Sekta to jedno z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych miejsc w Margonem. Raj zarobkowy na wielu publikach i priwach, a ponadto największe zgromadzenie Elit 2 w jednym miejscu. Od Sadoli po Bergemonę możemy zdobywać wiele, wiele rzadkich itemów z tego jakże tajemniczego miejsca. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób ta sekta powstała? Kim jest owiany tajemniczą aurą demoni z pannicości i co od Hinku, zwany potocznie przyzywaczem demonów, ma z tym wspólnego? W tym materiale postaram wam się rozwiać wasze wątpliwości i opowiedzieć wam prawdziwą historię sekty. No dobra, dobra, zwolnijmy. Żeby poznać te zagadki, musimy zagłębić się wiele lat wstecz do początków miasta Nidhal. Nidhal było spokojnym i powoli rozwijającym się miastem handlowym, do którego pewnego razu zawitał pewien bogaty kupiec o imieniu Thinkus. Planem tego lichwiarza było opanowanie miasta poprzez wykupienie jego części, lecz te plany uległy zmianom, gdy Thinkus zaczął się kierować na ciemną ścieżkę. Mianowicie chciał się stać nieśmiertelny. Do spełnienia swego marzenia potrzebował dużo miejsca. Właśnie kanały miejskie okazały się idealnym miejscem na budowę siedziby kultu. Kupiec też rozesłał po całej krainie poszukiwaczy, którzy mieli mu dostarczyć każdą księgę, każdy artefakt, który miał powiązanie z życiem nieśmiertelnym. Ostatecznie, gdy wszystko było skończone, Thinkus odbył rytuał przywołania demona. I wtedy na pentagramie sali Tysiąca Świec pojawił się on, najpotężniejszy z demonów. Demonis Pannicości. Thinkus wiedział, że demon w zamian za uwolnienie spełni jedno z jego życzeń i zażyczył sobie właśnie nieśmiertelności. Niestety nie wiedział, że demon weźmie też coś w zamian i właśnie przez to wszyscy podwładni Thinkusa leżeli martwi, a on sam został przepełniony nową mocą i uwięziony w odmętach komnaty krwawych obrzędów jako przyzywacz demonów, którego zadaniem jest przywołać na świat pozostałych braci Demonisa. Na szczęście, póki groźny demon jest zamknięty w korytarzach siedziby kultu, nic światu nie zagraża. No dobra, ale pewnie zastanawiacie się, dlaczego demon po prostu nie wyszedł z kanałów i nie szukał ofiar. Wszystko przez kapłanki, które zawitały do miasta i zapieczętowały zaklęciami wejście do siedziby kultu. Więc jak widzicie, to przyzywacz demonów był odpowiedzialny za całe powstanie sekty. Ale to demoni się kontroluje. Po całej sekcie są także sprzymierzeńcy, podwładni demonisowi, jak i kilku generałów, którzy pilnują ładu w siedzibie kultu. Ale może teraz nie rozmyślajmy nad powyższymi heretykami i skupmy się na demonie. Kim tak właściwie był Demonis? Demonis był jednym z pięciu synów Eshmy, czyli boga zniszczenia i wojny. Jest on przy okazji najpotężniejszy ze wszystkich braci. Mówi się, że po pokonaniu Marlord Magitnitas i zdobyciu jej źródeł mocy, status Demonisa wzrósł niemalże do poziomu Boga. Jedynym jego celem jest sianie chaosu. Charakterystyczną cechą Pana Nicości jest zawieranie magicznych paktów, które ostatecznie, jak w przypadku Thinkusa, rozwiązuje ku zgubie zawierającego umowę. W ręku trzyma on kulę, która absorbuje całą magię przeciwnika i wykorzystuje ją przeciw niemu. Demonis, będąc panem sekty, ma wielu podwładnych, ale jak wcześniej wspomniałem, ma też generałów, o których teraz opowiem. Pierwszym z nich jest Zufulus Smakosz Serc. Jest on odpowiedzialny za pilnowanie pentagramu znajdującego się w sali Tysiąca Świec i uniemożliwienie intruzom dostania się do niego. Całą swą moc zawdzięcza on magicznym rękawicom zwanym Rubinowe Rękawice Zufulusa, które wzmacniają jego magiczne zdolności. Nieopodal Zufulusa w cieniu znajduje się drugi generał, Staniel Skrytobójca. Niegdyś był to zwykły łowca nagród, aż do czasu, gdy nie został zwerbowany przez Thinkusa. Teraz swoje zdolności asasyńskie wykorzystuje na niechcianych intruzach. Kolejnym generałem, który jest jedynym wojownikiem na sekcie, jest Gotardus Kolekcjoner Głów. Jako naczelny generał wojenny stawia opór podczas ataków na siedzibę kultu. Tuż nieopodal swoje miejsce ma Ananiel Wysysacz Mazeń, który swoimi zaklęciami chroni siedzibę kultu, tworząc bariery ochronne. Pochwyconymi opętanymi niewiastami nadzoruje Sadolia, która jako jedyna przesiaduje w komnatach przeznaczonych właśnie na nie. A ostatnia, czyli Bergemona Krwawa Hrabina, zajmuje się torturowaniem porwanych ludzi w salach rozdzierania. Jak widzicie, cała sekta to miejsce przepełnione grozą. Niedoświadczeni śmiałkowie szybko kończą swoją przygodę w tamtym miejscu, a ci, którzy mają wprawę, wzbogacają się tam. Sekta to miejsce, w którym można zdobyć wiele przedmiotów legendarnych, ale też wiele zwyklaków. Mam nadzieję, że ta historia pozwala wam zrozumieć prawdziwe dzieje sekty.
Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się naszek Wam się spodobał oczywiście. Jest to nieco inny odcinek niż normalnie na kanale. I jak zostawicie tutaj, nie wiem, 100 łapek w górę, może myślę, że będzie git. Dobra, przesadziłem. 60 łapek w górę, to zabiorę się za nagrywanie kolejnego tego typu materiału. Narka!